Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Bytomskim Centrum Kultury na kolejnym z cyklu spotkań historyczno-kulturalnych Her i History realizowanych z dofinansowania miasta Bytom wspólnie z Ligą Kobiet Nieobojętnych w Bytomskim Centrum Kultury. Bardzo serdecznie witam dzisiejszych naszych gości. 13 maja 2022 roku gościmy wybitnego rzeźbiarza, medaliera, profesora Krzysztofa Nicza. Bardzo serdecznie dziękujemy panie profesorze za to, że chciał pan przyjąć zaproszenie i przyjął pan zaproszenie na nasze spotkanie. Równie gorąco witam pana doktora Arkadiusza Gole, który będzie prowadził spotkanie z panem profesorem Niczem. Panowie od wielu, 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 wielu lat się znają, więc myślimy, że ta rozmowa będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Dodatkowo jest do tego prezentacja, którą Państwo widzicie, którą też będzie widać na ekranach u Państwa, jak będziecie oglądali to już w trybie online. Także bardzo gorąco witamy, no i zapraszamy do rozmowy. Dziękuję pani dyrektor za przedstawienie. Witamy pana profesora. Szanowni Państwo, ja mam przyjemność poprowadzić tutaj dzisiaj to spotkanie. Też z tego względu, że znamy się z panem profesorem od wielu lat. Ja zawodowo zajmuję się fotografią i no można powiedzieć, że papież ma swojego fotografa i pan profesor też, i to ja nim jestem. Od 30 lat fotografuję pracę pana profesora, jego działania w przestrzeni z rzeźbami w pracowni, jak pracuje i to, jak się zmaga z tą materią, w której osiąga największe sukcesy, czyli w małej formie. Szanowny panie profesorze, jesteśmy w Bytomiu. Bytom jest szczególnym miastem, jak wiem, dla pana i to, co pana łączy z tym miastem, to szkoła, ale szkoła, jak pan sam mówił, to ludzie, którym ma pan wiele do zawdzięczenia. Proszę o kilka wspomnień z Bytomia właśnie. Chciałbym na wstępie tutaj podziękować wszystkim przybyłym również na to spotkanie. Bardzo mi miło i cieszę się, że w gronie tym są w większości kobiety. No, jakieś mam powodzenie wśród kobiet. Chyba z tego coś wynika. Ale to jest przyjemność, to jest właściwie zawsze, kobieta zawsze była tym obiektem, tą muzą, bym powiedział, od której artysta ma ciągłe natchnienie. I to jest coś fantastycznego, że możemy takie obiekty podziwiać w życiu, bo to jest nam potrzebne. Ta druga strona. Natomiast wracam do, teraz już do tego pytania, które powiem tak. Ja się urodziłem w takiej dzielnicy Zabrza, Mikulczyce. One kiedyś było, należało do Bytomia, nawet chyba, bo to w stronę zachodniej części Bytomia, dojeżdżał tramwaj. Najdłuższa chyba linia, bo przez Miechów, Rokitnice się jechało, gdzieś tam był cmentarz, obok cmentarzu była zajezdnia i ten tramwaj z Mikulczyc dojeżdżał do Bytomia. I się tak cieszyłem, że nie należę do żadnych Gliwic, Zabrza i tak dalej. Natomiast Bytom mnie fascynował, kiedy się tu pojawiłem z rodzicami, obiektami, które się znajdowały na tym olbrzymim terenie i tak dalej. Co innego jeszcze, zastanawiałem się nad tym i powiem tak, to później spotkałem, bo większość mieszkańców to inteligencja lwowska. To przybyło, te osoby przybyły ze Lwowa. I teraz wkraczam troszkę dalej, a mianowicie moja uczelnia, Technikum Budowlane, Szkoła Rzemiosł Budowlanych, bo i tu należy zaznaczyć, pracowali wspaniali ludzie. Słuchajcie,
tego obecnie, to były troszkę tak, jak można, że każda epoka ma swoje prawidła, każda epoka jest piękna dla poszczególnych ludzi w poszczególnym wieku, bo to też należy powiedzieć, że każdy wiek dyktuje również swoje i emocje, i odwrotnie, swój odbiór od tego wszystkiego od zewnątrz. Panie profesorze, czy to ta szkoła, którą tu widzimy? I to jest ta szkoła. Tak właśnie wchodzę do góry i spoglądam. Tam z tyłu mam ścianę i na tej ścianie kiedyś zaprojektowałem również to wspólnie z moim mentorem, bym powiedział, nauczycielem, a mianowicie profesorem, rzeźbiarzem, artystą rzeźbiarzem, tu wymienię, Tadeuszem Wrzecionkiem, któremu bardzo dużo zawdzięczam, ponieważ w pewnym momencie jestem jedynakiem, w pewnym momencie znalazłem się tak jak w rodzinie, przyjął mnie i opiekował się mną. Ale żeby do tego doszło, musiało dojść do innych spraw bardzo ciekawych. A mianowicie, tak jak jesteśmy w szkole, jako student dostaję jakieś zadania. Profesor oczywiście rzeźbiarzem był, więc dostałem jakieś tam prace do wykonania. I zrobiło się. I tak pozyskałem jego zaufanie. I starał się jakoś, nawet bym powiedzieć, pomóc w całej mojej początkowej takiej fazie. Czyli te początki rzeźby, to był Bytom i to była ta szkoła, tak? To była ta szkoła i myśmy mieli wcześniej nawet, projektowałem tam herb. No teraz tą szkołę troszkę odbieram, powiem tak, że pamiętam, gdzie miałem język polski, pamiętam doskonale pracownię profesora Szuby, szpakowaty, wysoki, piękny wąs przypalony, kiedy papierosem pociągał. Ja do tej pory pamiętam jego ruch, jego gest. Ja troszkę inaczej odbieram, jak to było coś wspaniałego, a jakże szlachetna postać, taka szlachetna, którą to towarzyszyła mi w matematyce. Ale przejdźmy dalej, bo ja widzę, że tutaj mógłbym opowiadać bardzo długo i to czas biegnie. Natomiast co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło, na tych ścianach było kiedyś rysunki. Może był tam również mój jakiś rysunek. Myśmy w ten czas mieli w tej szkole projektowanie architektoniczne. Proszę Państwa, jakże fajna rzecz. W technikum budowlanym projektowanie architektoniczne, czyli podstawy pewnej zaczęcia od budowy. Najpierw od projektu, a później i doskonale kapitel grecki, czy kolumnę grecką należało rozrysowywać. To było zadanie. To wprowadzało wśród uczniów niesamowitą rywalizację. Mieć na korytarzu jakąś fantastyczny rysunek. O, każdy chciał mieć jeden, dwa, trzy, a może więcej. To trochę zniknęło. Teraz spoglądałem przez okno na podwórze, warsztaty. Ja teraz spoglądam na młodzież i spoglądam na to, jak szkoła pracuje. Dawniej szkoła pracowała poprzez praktykę. Myśmy starali się zrobić to na praktyce. Powiem co innego. Stąd jeszcze wrócę do profesora Wrzecionka. Ta szkoła posiadała na Śląsku jeden z największych zakładów kamieniarskich. A zakład kamieniarski znajdował się, teraz to jest ulica Piłsudskiego, Kraszewskiego
w dół, bo się schodzi w dół i od Kraszewskiego jakieś może 300 metrów, obecnie tam stoją 3 albo 4 bloki. Tam były warsztaty kamieniarskie, gdzie w któryś roku no, przekuwali detale architektoniczne. Piaskowiec. Można było zobaczyć to. Dla mnie to było niesamowite odkrycie. I ja się cieszyłem, że mogłem tego rzemieślnika dotknąć poprzez zobaczenie tego. To mi dawało jakby krok do przodu od innych. A zarazem była taka historia. No podoba ci się, tak, podoba mi się. No to może spróbujesz litery wykonać w jakimś nagrobku. Stąd chwyciłem za dłuto i parę liter, w sensie V, bo obecnie to maszynowo robi się, to różnie robi się, ale taką tradycyjną metodą to jest litera w kształcie wykucia, w kształcie litery V, która została wykuta. To była szkoła. To było, na tym mogłem parę groszy zarobić. Czy to jest wspomnienie z... Tak, to jest grobowiec profesora Tadeusza Wrzecionka. On tutaj miał krzyżyk jeszcze. Nawet kiedyś rozmawiałem z nim, mówię, wiesz, no może jakiś portret, może bym coś takiego. Mówi, wiesz co, jest jedna rzecz taka, obawiam się, że na tych cmentarzach to różnie może być i tak dalej. Rozmawialiście o tym przed jego śmiercią? Jak ma wyglądać jego pomnik? Ponieważ on sobie ten kamień i pewne rzeczy sobie przygotował. Bo tak bywa, że w pewnym wieku, ja powiem ze Anadżu, ja teraz kupiłem 150 na 150 granit szwed i chcę go 2 lata katować. No, to... I gdzie on ma wylądować? Gdzie on ma być? No, ma być gdzieś tam, gdzie spocznął, bo tak mówię, że tu nie należy ukrywać. Ja powiem jedną rzecz, że ja podchodzę trochę do życia, staram się podejść normalnie do tych spraw. Dlatego mi powiedział, myśmy tam krzyżyk, tam jest ślad po krzyżyku, który mówi nie z brązu, tylko pamiętaj o tym, żeby to było miedziane. No i ten miedziany tak właściwie grobowiec, tu jest fajnie wyważone, troszkę są proporcje, to widać, że jednak nad tym czuwała ręka prosty kamień szczegomski, na tym czarny napis, to jest na granicie Szwedzie. No i tak to jest, tak to życie ucieka. Panie profesorze, cmentarz szczególny też w Bytomiu. Tak, ten cmentarz szczególny, ponieważ tak jak wcześniej opisywałem, warsztaty były poniżej. Ja dużo wcześniej trochę też wspomniałem, że zacząłem wykonywać sobie litery czy inne detale na ten cmentarz. Jak było takie zapotrzebowanie, to robiło się. I to jest następne miejsce w Bytomiu, które jest wyjątkowe. Dla Bytomian, ale przede wszystkim dla pana, proszę nam przybliżyć tą historię powstania tego pomnika. To tak szybko biegnie. Ja tu jeszcze nie chciałem więcej o szkole powiedzieć, a tu już następny temat, ale my go sobie pozostawimy. Ja należę do takich osób, które w życiu robią sobie pewne notatki. Ponieważ jestem takim troszkę pedantem i chcę Państwu pokazać, jak to chłopak, który był w technikum budowlanym, jakie myślenie jego było. Na ten temat chcę wydać obecnie książkę, również coś takiego, bo ja całe życie starałem się pracować. Pracowałem bez ile się da i każdą godziny. Teraz dużo zawdzięczam mojej żonie, bo to jest utrapa z takim facetem żyć, no, który ma ciągle jakąś tam wizję i siedzi w tej pracowni do którejś godziny. I Państwu chcę przekazać, żeby tak troszkę zerknąć na takie śląskie
impresje, które są. To jest płaskorzeźba zrobiona, to jest myślenie, właściwie już powstawała seria taka ciekawa. Jeszcze powiem co innego. Ja może to przekażę. Tak, o, możesz to. To jest to, co powstawało w technikum budowlanym. Tam są napisy, które robiłem jeszcze w technikum budowlanym później, kiedy to dokumentowałem. Tu mam również prace portretowe, ponieważ portret jest takim elementem trudnym, bym powiedział. Można powiedzieć, że to są prace ze szkoły bytomskiej? Tak, one obejmowały, bo ten człowiek, który był w tej szkole w Bytomiu, no musiał zdawać gdzieś na akademię, no czyli musiał się na okrągło przygotowywać i być najlepszy. Zawsze sobie zdawałem sprawę, być artystą najlepszym albo dać sobie spokój. Wychodziłem z takiego założenia. To trudne jest. Ja wam powiem, sztuka jest trudna, jak się chce poważnie do tego podejść. Sztuka jest badawcza, sztuka jest tak jak poezja, co ja w swojej twórczości dotykam tego, że nie zamówienie mnie kreuje, ale to, co ja dotykam i otwieram wśród ludzi w Europie, w świecie i tak dalej, te elementy i wprowadzam nowe, to jest właściwie inter... i to są sukcesy, choć są porażki. Proszę to podać, to jest 14. To już były, to już się przygotowywałem do niby do egzaminów. Ja dwa razy zdawałem na Akademię Krakowską, a ponieważ kiedy zdawałem, było 96 kandydatów. Na ile miejsc? Na 6 miejsc. To jest konkurs. To jest konkurs i to jest coś fantastycznego, bo widzi się, no każdy, jesteś również przeciwnikiem moim. Muszę lepiej zrobić od ciebie. Muszę zrobić nową rzecz, ciekawszą, żeby później, bo później profesorowie oczywiście sprawdzają to i wybierają tych wybrańców, jak to mój profesor Marian Konieczny, no jesteście wybrańcami, pamiętajcie o tym, na Akademii już są te osoby, choć to się też obecnie zmieniło, bo obecnie nie odgrywa rolę to, co się potrafi, talent, ale ilość. No i dlatego mówię, przestańmy już z tą ilością, w końcu musi być. No sztuka wymaga pewnych rzeczy, wymaga od ludzi tych, bo kto na tym traci? Tracą te osoby, z którymi nie można przekraczać później. Jak się ma wspaniałych, zdolnych, to się przekracza pewne granice. I to jest właściwie to, co jest ciekawe. Ale wracając do wspomnień, wtedy, kiedy pan zdawał na Akademię, ilu z panem było kolegów z Bytomia albo ze Śląska? Bo ten Kraków to wydawał się taki odległy. Ja powiem tak, proszę państwa, Krakowska Akademia to specyficzny, to bardzo dobra szkoła, która przygotowała, no i teraz poruszam, przygotowała, a talent, bo tu możemy rozpatrzeć tak. Szkoła przygotowała, bo była szkoła średnia, która przygotowała kandydatów do egzaminów, a to był Jarosław. Kontakty Krakowskiej Akademii do Jarosławia stąd jest taka. Na 6 ja byłem jedyny obcy z tego grona. Tak to właściwie w większości ściana wschodnia, ja to nazywam ściana wschodnia, dwie osoby z Krakowa, które... I to było wszystko. To było, muszę powiedzieć, wszyściutko, no ten pierwszy rok to był trudny, ale ja wam zaznaczyłem taką rzecz, że zdawałem dwa razy.
I ten pierwszy raz, kiedy zdawałem, miałem dobre prace. Wiedziałem, na co mnie stać. I znalazłem się pod kreską. Jest iluś kandydatów, jest jedno miejsce dziekańskie, jedno miejsce rektorskie i tak dalej. I podchodzi do mnie dziekan i mówi: słuchaj, masz szansę, złóż podanie i tak dalej. Nie powiedziałem nie. On to zapamiętał na następny rok. Ja muszę zdać z lokatą. I proszę sobie wyobrazić, na następny rok przyjeżdżam i jest pierwsza lokata. Czyli w swój plan pewien wykonałem. Udało się i znalazłem się na Akademii, byłem bardzo szczęśliwy. Powiem jedną rzecz, ja tu nie tylko profesorowi Wrzecionkowi, ale tak mówiąc o Śląsku, ja przeszedłem większość tutaj śląskich artystów. Ja byłem w tej pracowni, byłem u Egona Kwiatkowskiego. To jest ten, który robił, tak wam powiem potocznie, po cichu, robił w Bazylice drzwi. Ja przy tych drzwiach to praktykowałem. W Bazylice w Katowicach? W Katowicach. W archikatedrze znaczy się. W katedrze. W katedrze również ołtarz boczny również robiła żona, pracowała. Tam ja poznałem bardzo dużo ciekawych ludzi. Myślę, że to spotkania, które mi dały, spojrzenie na artystów, poprzez artystów samych, ponieważ w pracowni odbywały się spotkania. Co innego, nawet biskupi byli, ponieważ było to zamówienie w ten czas. To spektrum poznawania, bo muszę powiedzieć, to nie tylko chodzi o twórczość. Życie w życiu należy bardzo poszerzać swoje i to na takich spotkaniach, które się odbywały w pracowni, poznałem to środowisko, to była starałem się bardzo. Pracownia krakowska, gdzie ona była? To była pracownia na Kobylińskiego w Kratowicach. Obecnie tą pracownię ma Brachmański. Zresztą powiem jedną rzecz. Egon Kwiatkowski bardzo chciał, żebym ja po szkole tutaj powrócił. Ja miałem takie założenie albo w świat, albo tylko Kraków. Dlaczego? Bo ja Kraków bardzo lubię. To jest jedyna szkoła, to jest takie potoczne, bardzo lubię. Ponieważ to jest jedyna szkoła, a może powiem tak, no warszawska, gdańska, gdzie jeszcze pewne tradycyjne układ, pewnego abecadła, jak to się młodzieży przekazuje, w tej szkole jeszcze istnieją. Tak, ale to są dwie bym powiedział, natomiast Kraków, no słuchaj, czy by, jakby jesteś na rynku, czy rynek ci się nie podoba, Kościół Mariacki, idziesz floriańską, masz jedną, drugą kamienicę, coś wspaniałego, to mi się każdy detal. To jest tak, to jest fantastyczne, tylko no. Mówimy teraz o czasie, kiedy pan kończy szkołę i teraz ma pan Katowice, Śląsk, który jest chłonny rzeźb, realizacji. Nie pociągało to pana? Kraków jest zapełniony, już był różnymi realizacjami. Ja wiem, że jeszcze da się coś tam zrobić, ale... Powiem jedno, nie. Teraz poruszasz troszkę inny też aspekt, który jest. Ja lubię rywalizację. Ja lubię środowiska ciężkie. Stąd nie wróciłem nawet na Śląsk i powiedziałem, nie, ja nie chcę zamówienia, które się dostaje, które jest to moje zamówienie, to jest czysty konkurs i wygranie konkursu. I proszę sobie wyobrazić, takim w którymś roku jest konkurs we Włoszech, w Ravennie. Startuje 1800 osób. Temat jest zadany, trzeba na dany temat odpowiedzieć i tak dalej. Można tylko jedną pracę wysłać.
Ja pracuję nad cyklem, mam kolegę architekta, przychodzi do mnie, do domu i mówi, słuchaj, mi się ta praca i ta praca są silne, one odpowiadają na dane, na dany temat i tak dalej. Ja mówię, no wiesz, ja też coś czuję, że w tych pracach dałem coś więcej. I okazuje się, że nie tylko dostaję pierwszą nagrodę, ale i dostaję w tym trzecią. I zaskakuje wszystkich. Jest to jedyny konkurs, w którym ja przerywam, bo nie mogłem brać udziału w dwóch, a brałem udział w dwóch konkursach. Jak to zrobiłem? Szczepan pracuje na Śląsku, a Krzysztof pracuje w Krakowie. To telewizja podaje taką wiadomość, że wszyscy pytają, a kto to jest ten na Śląsku, który jest? Ja mówię, no to jest ta sama osoba na drugim etacie. No więc... Drugie imię. Tak, drugie imię. I dlatego w książce, w Biennale są dwa zdjęcia i dwa imiona. Jest to wyjątek w historii. No obecnie niestety to Biennale już też opadło. No tak się stało, że będę jedyny w historii, który ma dwa zdjęcia. Ale mówiliśmy o realizacjach. Jednak na Śląsku jest bardzo sporo pana realizacji. Między innymi w Bytomiu to zdjęcie, które wyświetlamy, nie jest przypadkowe, dlatego że miał pan udział w tym pomniku. Teraz państwu zdradzę tajemnicę. To są kulisowe pewne rzeczy. Jesteście tymi szczęściarzami i wam chcę pewne podzielić się z tym szczęściem, które wam przekazuję. Otóż Tadeusz Wrzecionek dostał tutaj, ponieważ to jest środowisko, w którym również pracuje Sadowski, Wrzecionek, paru artystów, pan Madej z Piekar, to jest całe ta grupa. I nie wiem, ponieważ ja jako uczeń nie dotarłem tego, ale nie interesowało mnie to. Profesor przychodzi i mówi, słuchaj, wiesz co, na ulicy Wolności Piłsudskiego, Kraszewskiego, na tym placu, wiesz, jest taki, 2 metry jest pod taka skarpa, trzeba coś zaprojektować. Jest piątek, może byś coś pomyślał nad tym. Ja mówię, no to może coś, ale ja się na tym nie znam, no, bo to już są poważne założenia, pomnikowe i tak dalej. To nieważne, zrób to, jak ty sobie to wyobrażasz. Byłem bardzo szczęśliwy, a zarazem nieszczęśliwy, bo sobie pomyślałem, nie stać mnie na to, że coś takiego zrobię. I tutaj mam makietę. Ją też poślę, bo tak wyglądała pierwsza makieta, w której ja tą płaskorzeźbę wokół zrobiłem. Ona nie była jeszcze, bym powiedział, uszeregowana. Była jakimś takim znakiem początkującym. Może nie była potrzebna do makiety aż tak wyraźnej na pierwszą fazę, bo budowa pomnika składa się z kilkunastu faz. I profesor tak, ja tak oddaję zniechcenia, mówi, no to wiesz co, no jest to dosyć ciekawe. I to zostało zrobione i tutaj państwu pokażę, jak to wyglądało w pierwszej fazie. To jest dokument czasu, bo bym powiedział jedna, to jest prawdziwa makieta, w której również i profesor, on kontrolował oczywiście to. Myśmy taką makietę dali, to jest wstęp. Później powstała druga makieta, kiedy w to wchodzi katowicki rzeźbiarz Egon Kwiatkowski. To wybitna postać. Skończyła właściwie, bym powiedział,
w ten czas chyba 3 czy 4 lata była po skończonej wyższej szkole, bo to była wyższa szkoła w Wrocławiu plastyczna. I no, próbowaliśmy to jakoś zrobić. No ja właściwie no, byłem uczniem, no, uczyłem się tutaj. A zarazem ten pomnik jest, słuchajcie, niesamowity, bliski mi. Z jeszcze z innego powodu. Władze się tu zastanawiały nad jedną rzeczą. Czy w czym go później zrealizować, co jest bardzo istotne. Czy pójść na odlew aluminiowy, czy odlać z betonu. Otóż doszli do tego, tak jak wszędzie w sztuce czasami bywa, że się idzie po tej najniższej linii oporu. To, co mnie czasami martwi, ja mam takie realizacje w pełni, muszę powiedzieć, które gdzie indziej, jakbym zrealizował w świecie, to one są na poziomie wykończone. Natomiast no, tu ze względów finansowych jest... Bliżej mikrofon, poproszę. Natomiast teraz, o, piękne zdjęcie. Tu muszę powiedzieć, że zrobiłeś, chyba dziadek stoi przy tych i dotyka. No tak. Trzeba czasami siebie też, proszę Państwa, to się robi mając teraz skalę, bo tu jest skala 10, powstała druga skala 10 zrobiona przez Egona Kwiatkowskiego i robimy teraz, powiększamy. Ten detal, to wszystko było robione w tych warsztatach kamieniarskich obok, te 300 metrów od tego miejsca, w którym się znajdowali. To wszystko jest rzeźbione na głębokości 20-30 cm. Okłada się glinę, modeluje się poszczególne partie. Kiedy to jest w glinie oczywiście zrobione, to w ten czas odlewamy to w gipsie. Jest odlew gipsowy, negatyw. W tym wypadku pozytyw jest betonowy. Ustawiamy do ściany, która jest żelbetowa, zabijamy i tak dalej. Ja tą część, tak wstanę, tą część, to pamiętam, moja robota w dolnej części, to sobie obkuwałem, bo po zalaniu tego betonu, beton jest martwy. Trzeba tą fakturę jakoś obkuć i tak dalej, więc to jest fakturalne. I powiem jedną rzecz, to wymaga konserwacji, to jest trudne. Najlepiej pomnik to odlać z brązu, kamienia, to są naturalnego kamienia, bo to jest sztuczny kamień. To są tego rodzaju sprawy. I to jest, tak mówię, to jest takie dzieło. Spoglądam ten sklep, ta piekarnia, tam kiedyś był sklep spożywczy, tam chodziłem sobie, kupowałem orężadę, taka jeszcze... Dlatego, że naprzeciwko... O, i naprzeciwko tego sklepu tu się znajdowały te warsztaty. W którymś roku jestem na akademii i żona profesora do mnie dzwoni, mówi, słuchaj, wiesz co, warsztaty likwidują. Tam są takie piękne bloki, bo ten... warsztat posiadał tak zwany trak. Co to jest trak? To jest piła, która tnie na bloki poszczególne, znaczy blok na poszczególne płyty. Mówi, słuchaj, zabierz to gdzieś i tak dalej. No, ja się zastanawiałem, czy w kraju zostanę, czy nie. To było takie pytanie, czy zabrać te bloki. Z drugiej strony się zastanawiałem, czy ja na Śląsk wrócę. Bo no, sytuacja, tak mówię, mnie Kraków bardzo podobała się atmosfera taka, która jest w Krakowie. No i tak się stało, że ponieważ jestem ciągle związany z Gliwicami, proszę Państwa, jest nawet taka sytuacja. Jest Was tu mało, więc ja mogę nawet coś takiego rzucić. Ja obecnie to na marginesie. Robię pomnik religii. 7 metrów na 7 metrów, 14 metrów. Wam powiem jedną rzecz, że ja nie miałem żadnego pomocnika.
7 metrów sześciennych gliny sam narzuciłem. Sam modelowałem. Zrobiłem casting, zgłosiło się 5 artystów. Z 5 artystów wybrałem jednego, jeden zrezygnował. Tak to jest. Możecie Państwo później sobie zadawać nam pytanie. Ja odpowiem, dlaczego pewne rzeczy takie, bo tu jest bardzo dużo. Ja robię dla Urzędu Miasta Gliwic, Zabrza, robię czasami takie spotkania bezpośrednio w odlewni, ponieważ chcę uczulić społeczeństwo, a mnie to nauczono w Niemczech czy gdzie indziej, będąc na sympozjach międzynarodowych, uczono, że należy tak pokazywać i tak społeczeństwo nie ma świadomości. Każdy myśli, no, kosztuje, tak, ale to jest bardzo ciężka praca. Dlatego to spotkania, które są w odlewni, ja mogę do grupy, zawsze grupę 15 osób, 15-20 montuję. Muszę tak technologię dostosować, żeby ponieważ to jest zakład produkcyjny, muszę go tak dostosować, żeby po prostu w tym zakładzie mogliście Państwo to zobaczyć. Zapraszam bardzo, bo to jest ostatnio była taka, kiedy zalewano formy z dużego tygla, a tygiel to prawie 300 kg gorącego, płynnego, 1300-1400 stopni mieszanki, tak. Panie profesorze, ale zaczął Pan już o pomniku profesora religii i ja bym w tym kierunku dalej poszedł, dlatego przygotowaliśmy tu taką prezentację właśnie, jak powstawał ten pomnik, jak się to działo, ile różnych realizacji i sytuacji jest z tym związanych. Czy możemy prosić o takie wspomnienie? Słuchajcie, to jest męczarnia. To jest męczarnia. Jak mój profesor zawsze mówił mi, mówi, słuchaj, wiesz co, to sobie nikt nie... No znaleźć odpowiedni znak. O, tu już mamy bardzo porządną skalówkę. To się przenosi, to jest klatka, w której jest ponad 2000 punktów. Muszę przepunktować z modelu 1, bo to jest skala 1 do 10. Powiększamy i robimy to, punktujemy. I tych punktów jest czasami 3000, 4000. Ale zanim Pan wybierze ten jeden pomnik, ile no. jest różnych historii? Różnych szkiców spalonych to i są, tak dalej. No, różnych pomysłów. Tak, nie tylko. Czy to jest, to są Pana myśli, można tak powiedzieć? Tak, to jest ciekawe. Ja, ponieważ bardzo lubię takie plakiety, chciałem pokazać, o, tu jest postać, choć powiem, jeszcze nie jest mój taki, o, tu jest następna, obecnie siedzę, troszkę modyfikuję. Popatrzcie, robię religię, już mam koncepcję zrobioną, a jednak mnie niepokoi, wracam do tego i na nowo robię ten projekt, bo uważam, że z tego projektu można jeszcze wycisnąć więcej i więcej ciekawych rzeczy. No, tu są takie puzzle. O, tu jest religia, ale to nie ten, to jeszcze nie jest to. Tu jest z kolei na płaszczyźnie. Znaleźć odpowiedni znak na to, żeby pokazać całego chirurga, cały problem, to jest bardzo trudno. Ale znaleźć taki pojemny, żeby on był jedyny, każdy go to jest strzał w dziesiątkę, jak to się tak mówi, to jest strzał w dziesiątkę. No to jest trudno, to nie zawsze się rodzi. Ja powiem jedno, wśród, bo mam 80 nagród zdobytych, no nie ma profesora na akademii, który ma, muszę powiedzieć, 80 nagród. Myślałem, że już setkę zdobędę, ale no niestety życie zewnętrzne, proszę Państwa, to, co jest w Europie obecnie, są odwołane jedno biennale, drugie i tak dalej. Konkursy, ja przecież tym się pasjonowałem. Nie ma tego. No i jak teraz do tej setki dociągnąć?
No chciałbym dociągnąć, ale nie ma tych możliwości. Czyli tak, ale widzi pani, jest jedna rzecz. I trzeba mieć szczęściarzy, bo moi koledzy powinni nie gdzieś tam w tyle zostawić i tak dalej. Ale oni nie mają tych możliwości, bo życie tak spowodowało taką sytuację. No. I to jest to. To jest praca, którą uważam za jedną z ciekawszych. No właśnie, to jest taka historia, która przede wszystkim pokazuje ideę profesora religii i to było bardzo ciekawe, szanowni państwo, jak pan profesor pracuje nad zinterpretowaniem w rzeźbie idei profesora religii. Proszę państwa, to jest znak, to jest skrzynka, to jest dar, to może jest coś jeszcze więcej, bo my tego obiektu nie widzimy w całości i tak dalej. Widzimy serduszko w skrzynce, ale to serduszko ma jedną rzecz, wróćmy jeszcze do tego, że przy pewnym oświetleniu słońca odbija się na płaszczyźnie jakby to serce. Ja powiem inaczej. Będąc w Niemczech na międzynarodowym sympozjum, miałem takie szczęście, że zaprosił mnie architekt do swojego domu i mówi tak, bo to się właściwie tam troszkę zrodziło. Mówi tak, wiesz, lubię swoją żonę i chciałbym coś dla niej zrobić, a ona tak o 12:00, kiedy to słońce jest wprost, spogląda zawsze na ten ogród. Ogród był na stoku, piękna zieleń, a właściwie ta zieleń ciągle była tak wyszczyżona do jak to nazywałem, nożyczkami, aż do perfekcji. I mówi, ma stanąć jakiś znak, gdzie o godzinie 12:00 tak słońce pada, żeby ona zobaczyła, że ja w tym dniu, jest to między nami jakiś taki kontakt. Pomyśl coś o takim sprawie. I to pudełko z tym serduszkiem, kiedy zostało oświecone światło słońca padające, odbijało się na tej płycie i ona z okienka spogląda i widzi to serduszko swojego męża. Taka prosta, no, bym powiedział, idea, która się zrodziła. I to był ten wstęp. Ja powiem jedną rzecz, że miałem również to szczęście przy tych sympozjach takich międzynarodowych, że mam parę realizacji za granicą. I zawsze mi mówiono jedną rzecz. Pamiętaj, jak będzie ci szło źle, przyjeżdżaj. Pracowałem w odlewni w Frankfurcie, pracowałem w Berlinie, na Węgrzech, pracowałem w Jugosławii. Tam, gdzie, proszę państwa, starałem po sobie zostawić dobrym, że jestem Polakiem, ale jestem Polakiem takim wzorcowym. Masz mieć tak, że ktoś będzie o ciebie zabiegał, bo przecież na tym właściwie polega. No starałem się, no tak to jest, to życie biegnie dalej. Panie profesorze, ja pokazuję państwu różne próby interpretacji, dochodzenia do pomnika profesora religii, bo dlaczego ja to pokazuję? My to widzimy na co dzień, ale wydaje mi się, że ludzie, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zanim powstanie taki pomnik, że to jest kilka lat potężnej pracy nad różnymi koncepcjami, nad różnymi sprawami dotyczącymi idei, to co mówiłem, profesora religii, jego pracy, to jak te figury, czy głowy wyglądają, czy właśnie w masce chirurgicznej, czy w ten sposób. Te fascynuje coś mnie niesamowitego. Fascynuje mnie to, jak pan nad tym pracuje. Ja nawet nie znam tych
tych zdjęć, a może on coś podrobił. Coś mi się to jest dawca-biorca. To jest znowu następny pomysł pana profesora. Prosimy o parę słów. Ktoś jest dawca i ten, który odbiera. I to jest ten środek, który jest, przekazuje, gdzie to powinno być. Tam powinno być serduszko, bo to serduszko jest przekazywane jednej osobie i drugiej. Coś takiego. I to powstało w małej formie, ale szanowni państwo, to było na tyle intrygujące dla pana profesora, że pan profesor postanowił już zastanowić się, jak ta figura, ten pomnik będzie wyglądał w przestrzeni. I przepraszam, że to zdradzam takie historie, ale uważam, że to jest niezwykle ciekawe, że pan rozpatruje od razu małą formę w przestrzeni, robiąc takie małe makiety. No pięknie. Skąd się to... O, to jest... To jest ta idea, nad którą pracuję. Ja powiem jedną rzecz, że ja ją nie wybrałem. Ja nigdy nie podejmuję, nigdy się nie narzucam. Nigdy nie zabiegam o realizację w sensie takim, bo ja powiem, w tym trudnym życiu artystycznym tak jest, że większość moich kolegów to zabiega. Nawet mam takie, że miała być realizacja, później sobie pomyślałem, no bo to jest powiększenie. Nie, mnie interesuje, ciągle jestem za tym, że siedzieć, jestem taki trochę laboratoryjny moloch, który siedzi w pracowni i woli coś nowego zrobić i tak dalej. Są takie spektakularne, ciekawe prace, a mianowicie nie wiem, czy on tutaj będzie miał tą pracę, którą Francuzi sobie przywłaszczyli w pewnym momencie, bo i takie rzeczy są, że ona poszła gdzieś, się znalazła w Paryżu i tak dalej. Na podstawie tej pracy zrobiono pracę. Dopiero dyrektor Mennicy, bo to jest mała rzecz, mi mówi, słuchaj, popatrz, Francuzi coś takiego wydali. Ja mówię, no tak. A myśmy mogli to zastrzec. Ja mam jedno na to przepis taki, że robię, dokumentuję co jakiś czas album i to się znalazło, ale to jest mało. My jesteśmy w świecie prowincją, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jak się ma realizować i ma się realizować, bo tu muszę powiedzieć, że no niestety, to wszystko jest kosztowne. Odlewy, to wszystko jest coś niesamowitego. Powiem taką rzecz, jakby ktoś był zainteresowany. Ja mam taki, też stało się to tak nagle, ponieważ mam dwójkę dzieci, które córka skończyła uniwersytet, syn skończył politechnikę. Córka w Uniwersytet Jagielloński, więc była przy mnie w Krakowie, natomiast syn tu i sobie w pewnym momencie pomyślałem, no z odlewnią już jakoś, no może się poradzę, choć nie wytrzymałbym, dobrze, że to się nie stało. Tak? Mówię, to ja właściwie z tych Gliwic wybędę i Gliwice mnie uszczęśliwiło w ten sposób, że dostałem remizę strażacką, ruinę, totalną ruinę, a ponieważ kończyłem, jestem dumny z budowlanki, z Bytomia, więc sobie pomyślałem, sam pokażę i zrobię, na co mnie stać i tak dalej. I cały obieg w większości jest zrobiony przeze mnie. Począwszy od samego projektu, a skończywszy na wszystkich detalach. To jest jedno ze zdjęć właśnie z tej pracowni. Muszę państwu powiedzieć, że pan profesor nie wyremontował tego budynku, tylko go wyrzeźbił od nowa. To było coś nieprawdopodobnego, z jaką pieczołowitością ten budynek został odnowiony. W każdym razie to jest jedno ze zdjęć, te wcześniejsze też były właśnie z tej pracowni, ale tutaj przechodzimy już do realizacji następnego etapu tworzenia pomnika religii. A nie pokazałeś w hali, jak to wygląda? Bo to jest przed nami. A, to później, bo od tego by powinno... No, tak jest podziel... O, to właśnie, jest to hala, jest hala w Gzucie.
w której wypożyczyłem sobie w Gzucie taką halę. No ona musiała mieć co najmniej te 10 metrów wysokości. No i w tej hali tak przez rok się męczyłem. Ale to jest przyjemność sprawdzać siebie. Wie pani, mieć coś takiego w sobie, to Leonardo lubił. Ja czytałem dosyć dużo o Leonardzie i sobie pomyślałem, tak należy obecnie nawet nie modela, nie potrzeba mi modela. Ja mogę siebie i teraz idzie taki cykl autoportretów powiązanych ze mną, więc jest model. Choć chętnie bym modelkę postawił na jakimś postumencie. Bo teraz czuję, że w tym wieku stać mnie na pewne inne spojrzenie. Człowiek dojrzewa i jest jedna rzecz, co w Szwajcarii zobaczyłem. Byłem w Szwajcarii na akademii i proszę sobie wyobrazić pedagog, który prowadzi. Tam z tyłu taki staruszek siedzi, coś sobie tam skubał i tak dalej. Ja mówię, to jest model. Nie, to nasz profesor. On ma tyle doświadczenia, on ma to. Człowiek po pewnym czasie ma niesamowitą, ma doświadczenie. Tylko zastanawiam, młodzi tego jakoś nie wpajają. W innym świecie gdzieś coś takiego zobaczyłem, że można wykorzystać tą osobę. Tak. O, tu jest cała konstrukcja, bo to trzeba konstrukcję stalową zrobić. To mi dała wszystko budowlanka. Dlatego na okrągło powiem jedną rzecz. To jest wszystko potrzebne i szczęściarzem jestem, że nie robiłem żadne liceum plastyczne i tak dalej. I to jest w dokumentacji Akademii Sztuk Pięknych. Wyszedł duży album taki, to cała historia, gdzie Akademia powinna być wdzięczna, że ja jestem budowlancem. Właśnie, jak to policzyć, żeby realizować pomnik pięciometrowy, który waży kilka ton albo kilkadziesiąt i żeby ten pomnik się naraz nie przewrócił albo nie przeważył czegoś? Co zrobić? Tego uczyliśmy, znowu wracam do Bytomia, bo była statyka, tak jest, więc znowu, o, tu jest ten rytm. Ten elektrokardiogram, który jest, ja starałem się, proszę Państwa, bo to jest tak. Jest elektrokardiogram, na który jest postać. Ta postać właściwie wchodzi w ten elektrokardiogram. I ta część, która jest tam ażurowa, ona będzie wyzłacana. Moim założeniami w rzeźbieniu to nie jest, tak mówię, jak ktoś chwyci kozik i tak sobie tam coś, nie. Jak Państwo znają obrazy Vermeera, malarza holenderskiego, jest taka kobieta, która tak. Jakże piękne jest pewne rzeczy. Ja szukam światła w tych pracach. Szukam nie tylko światła, ale przypuśćmy, to, co zostało w medalierstwie, co Francuzi później znaleźli, a mianowicie, że dwie płaszczyzny, poprzez dwie płaszczyzny równoległe, staram się płaski medal uprzestrzennić. W to trzeba ogromnej wiedzy i technologicznej, żeby podjąć takie, a takie inne operacje przestrzenne, bo to warunkuje jedno i drugie. Praca na rusztowaniu. To może nie wygląda, ale to jest właśnie praca na wysokości 5 metrów. No. O, tu są te, co ja mówię o tych tysiącach punktów. Tu ma pani te mniej więcej punkty, które się przenosi, które trzeba z dołu ktoś odczytuje, górą przenosi, punktuje się. No, tak wyglądają formy. To jest ten negatyw, tak? To jest negatyw. Ten
Pomnik, który Państwo widzieli z gliny, następnie jest cięty, ja podpowiem, i cięty i oznaczany. Każda taka forma jest mierzona, fotografowana, oznaczana po to, żeby później z tego negatywu odlać znowu pozytyw. I czasami takich części, ja miałem szczęście, że pracowałem z kilkoma profesorami. W dodatku muszę powiedzieć, tak się złożyło, bo to w życiu to wszystko szczęście. Tak się złożyło, że miałem tych najwybitniejszych, ci, którzy wymagali niesamowicie od człowieka. I przy takich pomnikach to czasami jest 300 kawałków. No. Największy pomnik, który my mamy ten największy pomnik, i który jest, uważam, dziełem. Jak byłem za granicą, to on robił wrażenie niesamowite w tamtych latach. A mianowicie to jest bardzo dobrego rzeźbiarza. Zresztą bardzo go lubię. To jest przez Gustawa Zemły zrobiona pomnik powstań śląskich. 700 elementów. No. Więc coś takiego. Odlewnia pracowała przez wszystkie zmiany. To były dobre czasy w sensie takim, że realizacja szła do przodu. Panie profesorze, ale pomnik religii jest dalej w realizacji, dlatego no, zatrzymaliśmy się w momencie, w którym on obecnie jest realizowany. Ale teraz chciałem przejść jeszcze do pana prac w małej formie. Do tych prac, które najczęściej możemy podziwiać na wystawach, w muzeach, w galeriach, no, przede wszystkim u pana w pracowni. Czy pan te prace od tych wszystkich lat numeruje, liczy, ile tych prac mogło powstać w ciągu pana pracy, w ciągu pana życia już? Ja powiem tak, nie liczę serii, natomiast koncepcji, rozwiązania. Ale powiem jedną rzecz taką, trzeba tak jak pianista codziennie wygrywa, tak ja muszę codziennie też być przy takiej małej formie, żeby nie wypaść z rytmu. Słuchajcie, tego się nie da. Wystarczy, że człowiek zrobi jakąś przerwę, czymś od razu się to odczuwa. Czyli iść na okrągło, iść, trzeba iść. Nie przystawaj, bo jak przystaniesz, to może się koniec złożyć. Ja tu poprzednio wspomniałem Gustawa Zemłę, który jest twórcą tego pomnika. Podobało mi się, bo on ma coś w sobie, no obecnie jest powyżej 86 czy ileś lat i to trzyma człowieka w pracowni. Panie profesorze, takim symbolem, jednym z symboli pana twórczości jest motyw liścia. Starałem się, bo tak się zastanawiałem nawet, na czym artystę wyróżnić, co w życiu będzie istotne również. Słuchajcie, to są pewne ruchy, które człowiek musi wykonać. To jest ruch taki, mieć również pracownię i mieć własne muzeum. Ja mam to szczęście, że mam własne muzeum i własną pracownię. To samo, jeśli chodzi takim znakiem wywoławczym, od samego początku jest liść. Bo liść ma to, co jest w człowieku bardzo podobne. Ma początek, jest piękny, jest soczysty, jest zielony. Później następuje powoli lekka starość, która jest również ciekawa. Pokrywa się żółtym kolorem, brązowym kolorem. Ma te wszystkie poszczególne etapy i zostaje z tego pyłek, tak jak z każdego. I ten element stał się. Ale ten element, to co Państwo tu oglądali, to jest taka seria związana właściwie nasza ojczyzna. Ja starałem się i staram się w swojej twórczości poruszać wszystkie problemy, które
na oku istnieją. Obecnie no, jest taki cykl, który jest związany z pandemią i powstało kilkanaście prac z tej serii, której chcę zakończyć i tak dalej. To łącznie jestem. Bardzo mnie poruszała tragedia, bo to są w świecie, co się dzieje. To jest World Center, to jest również Paryż, Katedra Notre Dame. Pokazać to i pokazać tak, żeby Francuz zobaczył, jak należy na to spojrzeć. To jest sztuka, to jest wysiłek. I to czasami ten wysiłek jest bardzo różny, bo czasami są i porażki. To, co teraz Państwo oglądacie, to była najwyższa nagroda w dziedzinie kultury. To były dobre czasy. 14 myśmy bereł zrobili. To Fundacja Kultury robiła. Powiem tak, każdemu z nas przepisywany jest, jak ja wymyśliłem ten pomysł, przepisywany jest jakiś kamień. Każdy z nas ma jakiś opal, szmaragd i tak dalej. Pierwszy, przypuśćmy drugi, bo nie powiem o pierwszy dostał Giedroycz, ale drugi dostał nasz Wojciech Kilar. Ja z każdym miałem takie spotkanie i tak dalej, najpierw rozmowa. Jemu przepisywany był szmaragd. Każde berło ma inny kamień, inaczej jest głowica kształtowana tego berła. To w telewizji wręczano, więc u Kilara było jeszcze zamknięta ta głowica, bo to był drugi, natomiast szmaragd był wartości, nie chcę powiedzieć jaki. To wszystko sponsorował bank i to sponsorem był, to były czasy, kiedy banki sponsorowały. To Bank Millennium robił w ten czas całą imprezę w Warszawie i począwszy od Kilar, Polański, Sztur, mnóstwo osób, 16 osób dostało tą pracę. Czy to berło rozpoznaje pan, kto? To jest berło, które pozostało w mojej pracowni, ponieważ tak sobie pomyślałem, zrobię tą dwudziestkę. Jeszcze poszukam na następne rozwiązanie. Może je zakończę czymś, bo staram się, przypuśćmy, pracować cyklami. Te prace, które Państwo widzą, to nie tylko jest jedna, to są cykle składające się z czasami z 5-6 prac. To jest tablica, która wisi w centrum Gliwic na domu, w którym urodził się. Ta tablica jest bardzo charakterystyczna, ponieważ ja robię coś takiego, staram się w każdej. Wszystkie są inne, bo muszą być inne, bo rozwiązujemy inny problem. Ale prócz tego muszę rozwiązać jeszcze problem pewien rzeźbiarski. I powiem, że znowu jest pewne niedopatrzenie, no jest nie, tak żyjemy no, w takiej sytuacji, no, ale zostało zrealizowane choć po części. Jest to tablica, która jest prawie dwuczęściowa. Jak to dwuczęściowa? Mamy tą osłonę zewnętrzną, a osłona wewnętrzna w tym tutaj kwadraciku jest kwadracik. I każdy z nas może zerknąć sobie tam i w tej na tym drugim planie zobaczyć, jak wyglądała pracownia von Blandowskiego. Słynnego fotografa z Gliwic. Czyli takie myślenie też o przestrzeni postrzegania. To jest właśnie to, co charakteryzuje pana profesora, to co mówił, rozwiązania dotyczące każdego problemu oddzielnie. Tutaj to było rozwiązanie właśnie dotyczące fotografa, postrzegania świata przez fotografa i dlatego stąd ten pomysł. O, to jest taki cykl, który mi przyniósł też dosyć dużo nagrody, a mianowicie klepsydry. Czas. Jaki ten czas jest? Nawet powiem, w którymś roku
to ładnie dosyć na programie drugim telewizji ukazał się film Puduka Galeria 37 milionów, gdzie ta praca jest dosyć tak omawiana nawet, pokazana w szczegółach, jak mierzyć czas. Tu jest ten początek tego życia, no, który się kończy, no, po pewnym czasie następuje to. Ale poszukanie poprzez nową formę. A, to jeden z autoportretów w takiej przestrzeni kosmicznej, bym powiedział. Ja tych autoportretów starałem się zrobić dosyć dużo w różnych wersjach, w różnych konwencjach i tak dalej. Inaczej troszkę. Następna klepsydra. No tych klepsydr jest 6 czy 7. No, tu taki człowiek. To cykl nosi tytuł Śmietnik. Proszę Państwa, nie tylko Śmietnik, ale obecnie idzie taka seria tytuł Auto, Zagrożenie. Ja przedwczoraj byłem właśnie w Krakowie i proszę sobie wyobrazić, miałem smutną taką imprezę, bo byłem na pogrzebie kolegi z Akademii Sztuk Pięknych i chciałem się dostać z cmentarza Rakowickiego. Powiem Wam, jestem dumny i zachwycony, że cmentarz i Aleja Zasłużonych w Krakowie, ta po części wykonana, pięknie wygląda, z takimi ławkami, z takimi, radzę sobie tam trochę chwilę usiąść i tak sobie pomedytować. Tam mamy parę wybitnych postaci, ale wybitnych również realizacji pomnikowych, takich cmentarnych. I ja z tego cmentarza chcę taksówkę. Nie mogę się dodzwonić. Znaczy, dodzwoniłem się, tylko jeden taksówkarz odmawia, drugi, trzeci i tak dalej. I później jakiś się tam zjawił i mi mówi, wie pan co, ja jadę do domu, dlatego ja mówię, no bo ja na Prądniku mam pracownię, mówię, ja bym chciał, żeby gdzieś tam, och, Prądnik, tam cała przebudowa jest, bo tam tramwaj będzie doprowadzony, ale wie pan, ja pana podrzucę, bo wie pan, ja więcej stoję w korkach jak teraz. I popatrzcie, taksówkarz w obecnej sytuacji staje się, gdy jego zawód był taki szybko, szybko, tu następny klient i tak dalej, a tu może zostać na drodze i parę godzin poczekać. Takie nasz. I dlatego mój cykl, który ja teraz robię, to nosi tytuł Auto. Staram się pokazać, jakie zagrożenie i w jakim punkcie człowiek się znalazł. Jak to wygląda? To samo jest z przyrodą, że to już nie, masz tą drugą część, nie ma tej. Jest śmietnik, kiedy roślinka, tu jest człowiek, ona już nie wyrasta zielona, to jest emalia, nie wyrasta zielona, tylko wyrasta zakażona, czyli inna w kolorze, inne ma działanie. Tu jest taki cykl, który jest związany, robię to jedyny w świecie. Połączenie kamienia z brązem, tak? Powiem jedną rzecz i to jest to, że zostałem w Gliwicach. I mogłem tutaj w tej odlewni też to sobie robić eksperymenty. Choć mam już pracownię i odlewniczą, bo sobie musiałem zabezpieczyć, bo mówię, że wszystko nie wiadomo, co zostaje, ale jak później mam na kogoś czekać, nie lubię czekać. Trzeba dalej pójść do przodu, więc coś takiego. To próbowali Węgrzy naśladować, bo tak mówią, a nic to zrobił. Bez tego my to też zrobimy. Mamy dwa materiały, kamień i mamy brąz. Temperatura brązu jest 1300. Kamień pod wpływem, można go obrabiać płomieniem, bo się kamień płomieniuje, on odpryska i tak dalej.
A proszę sobie tu zobaczyć, że kamień jest powiązany z brązem. I są takie elementy, gdzie brąz penetruje nawet ten kamień. Penetruje kamień. No jak on to... Tak, to już nowe technologie kosmiczne mi pozwoliły na to zrobić. Ja musiałem zrobić kilkanaście takich odlewów, żeby wybrać ten jeden i tak dalej. No to robiłem dla Politechniki pracę. No to jest spojrzenie człowieka. O, to jest związane, to jest nagrodzona praca we Włoszech. Ja za tą nagrodę miałem jedną rzecz. Dostałem tą nagrodę. No, każdy jedzie, bo nagroda, trzeba tą nagrodę odebrać. A tu jedyny Polak, który co, nie chce tyle pieniędzy, a sporo było pieniędzy, nie przyjeżdża po nagrodę. A myśmy z profesorem sobie pomyśleli jedno. Słuchaj, jedziesz, pieniądze, to jest następna. Musimy plan ułożyć, które muzea w Europie masz zwiedzić. Wchodzisz do muzeum tego tylko to, tylko, bo można, wie pani, w muzeum dostać za dużo, też nie warto. Trzeba wiedzieć po co, gdzie, co wybrać i tak dalej. I z profesorem siedliśmy w pracowni i codziennie przez jakieś 2 miesiące był plan wypisany. Ja z lotniska z Rzymu, kiedy odebrałem nagrodę Fiumicino, poleciałem do Madrytu. Z Madrytu wracałem, całą Europę sobie zwiedziłem i tak dalej. Przy okazji to, co myśmy ustalili. No, więc. Panie profesorze, moglibyśmy do jutra rana zupełnie spokojnie wszystko oglądać i rozmawiać. Natomiast niestety, ale czas się kończy. Może państwo macie ostatnie pytanie do pana profesora? Odsłonięcie prawdopodobnie tak. Powiem jedną rzecz. Tak. Widzi pani, żyjemy w takich czasach, kiedy coraz mniej nas interesuje praca fizyczna. A najlepiej to byśmy tak, a może by ktoś to zrobił za nas, kliknąć do komputera. To studenci, staram im się wybić pewne rzeczy. Nie. Człowiek jest elementem, niech pani posłucha teraz, człowiek jest elementem, który praca fizyczna jest potrzebna na okrągło. I to jest życie. Póki ty nie ciągniesz i nie następuje... Ja powiem jedną rzecz, tak teraz wiem, ja sobie przy pomniku dawałem niesamowicie powale. Żona nawet mówi, no słuchaj, już dosyć takich, byłem na krawędzi, czy ja pokonam granicę. No udało się, bo zrobiło się i tak dalej, a teraz w odlewni też, wie pani, to nie jest tak, kiedy, no ja tam mam 52 lata praktyki, 52 lata praktyki. Kiedy byłem studentem, profesor mówi, słuchaj, masz za zadanie być raz odlewni. Masz za zadanie również tych ludzi hamować, o ile oni będą szlifować za bardzo ten brąz. Bo ja fakturę zrobiłem, a oni niszczą mi tą fakturę. Ty uważaj, co jest, ty się ucz. I tak dalej, wie pani, na okrągło się uczę w tym życiu, bo w tym życiu trzeba się na okrągło uczyć. Bo to tak to wygląda. Jest. I myślę, że o ile jest jeden cyzyler, dwóch formierzy. A niech któryś odpukać. No, nie mogę nic gwarantować. No. Ja miałem teraz spotkanie, przy tym zapytano mnie właśnie z władzami i się tak zastanawiałem, bo byłem zaskoczony, bo świętej pamięci był również profesor Zembala.
Myśmy tak byli w kontakcie zresztą przy tym relidze. Był taki element, nawet był ten, kiedy on wyjechał do Francji. Myśmy się mieli zaraz po przyjeździe spotkać. Tam nastąpiła ta rozmowa. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, nie można tak nic przewidzieć, że myśmy już pewne granice w kraju, już wszystko, już nie ma tych terminów. Tak. Jakbyśmy mieli dobre zaplecze, jakbyśmy mieli to, tym bardziej, jak ja wykonuję, to ja zapewniam. Ja święcie zapewniam, że będzie ten termin. Natomiast jak to ktoś wykonuje, to mi trudno powiedzieć. I tam też było, szpital musi być wykonany. Ja mówię, ostrożnie. Nie można jeszcze, to wykonują poszczególne ekipy. Ale miejmy nadzieję, w tym roku na stulecie Zabrza, myślę, że ten pomnik stanie. Ja powiem dzisiaj wam taką sprawę, jaki niespokojny. Mam w skrzynce, bo ja uczestniczę w całym procesie również formowania. Przypuśćmy przy głowie, bo to się robi elementami sztuczek, to te elementy sztuczki robię w pierwszej. Dzisiaj powiedziałem, słuchajcie, przywieźcie mi tą głowę do pracowni, bo ja światło już była w skrzynce, ale nie wytrzymałem i ja ją mam w pracowni, mam dwie. Jedna jest tak w miarę zrobiona, której człowiek ma zadowolenie teraz, bo relacja, widzi pani, przy takim pomniku ktoś zawsze mówi taką rzecz. Przecież my mamy kopiarki. Tak, we Włoszech są kopiarki, do 2 metrów kopiują, to już idzie czasami mechanicznie i tak dalej. Tylko pomnik ostrożnie, ponieważ relacja wysokościowa, skróty pewne, które są, trzeba uwzględnić i rzeźbiarz tyle razy, ile punkt postawi, czasami schodzi i spora. Jak to przy takim skrócie, bo myśmy to mechanicznie przenieśli i teraz trzeba uwzględnić ten skrót wysokościowy. No i dobrze jest, jak to wszystko pasuje. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy za spotkanie. To było niesamowicie inspirujące i ciekawe. Miejmy nadzieję, że spotkajmy się jeszcze raz, jeszcze drugi, trzeci raz przy realizacjach innych pomników, jak skończymy pomnik religii. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe podsumowanie. Tak, proszę. Dostaje się tam na uczelnię, zostaje pracownikiem, zostaje kierownikiem katedry, zostaje profesorem tej uczelni. To jest niesamowita historia kariery artystycznej. Tu widzę, pan profesor się wpisuje w wielką tradycję śląskich rzeźbiarzy. Myślę o rzeźbiarzach szczególnie z Bytomiem związanych. Teodor Kalidę. Kalidę. Jak się idzie do Villi Caro i widzi się żywy obraz pana Boza, to z boku jest spoczywający Tak nawet, bo muszę, to też jest osoba bardzo bliska, ale z innego powodu. Proszę sobie wyobrazić, w którymś roku, no było takie, te lwy są duże, natomiast ktoś poprosił, żeby zrobić miniaturkę i nawet była to osoba, ponieważ startowaliśmy z osobą z zagranicy. Fajnie było, ja wie pan, kiedy tego Kalidego złapałem, pojechałem do Berlina, Muzeum Narodowego, mówię tak, studiowałeś u tego profesora i tak dalej. Teraz sobie zrobię analizę. Co cię inspirowało? Jakie inspirowały cię greckie rzeźby? I znalazłem taką rzeźbę grecką, która go inspirowała. Oczywiście żyje w innej epoce, wkłada to własne i tak dalej, ja w tą epokę,
I starałem się rzeźbić, bo stałem przy tym dużym modelu, przy muzeum i robiłem miniaturkę. No i jakoś mi się udało. Natomiast fajnie było później, bo ten kolega, myśmy w dwójkę to robili. On tak troszkę ostrożnie, ja przyniosłem tego, wyłożyłem, od razu mówię, tak, ja go przestudiowałem. Natomiast on mówi, wiesz co, ja już nie pokazuję tej swojej rzeczy, bo ty już odpowiedziałeś na to. Więc to była taka dosyć pozytywna. Powiem jedno, proszę państwa, ja to, co jest w internecie, to nie należy, to trzeba z przymrużeniem oka wziąć. Dlaczego? Ponieważ ja miałem taką rzecz kiedyś, że kiedy to wszystko jakoś się zaczęło kręcić, co jest w świecie wyobrażalne i może niewyobrażalne. Dostaję, tak jak lubię, konkurs, który to są duże nagrody, bo to przypuśćmy 50 tysięcy euro, albo przypuśćmy, w takim konkursie brałem, gdzie główną nagrodą był samochód osobowy, 700 osób, ja go przywiozłem, więc... Czy to był ten Opel Kadett? Tak, to był nieszczęsny Opel Kadett, który 17 lat mi później jadę na wykład do Berlina, i chyba staje się, nagroda staje się później przez całe życie tego człowieka mną, bo to jest nagroda, no to go się nie pozbywam. I zdarzyło mi się coś takiego, ale to jest do opisania, mówię, gdzieś tam coś czuwa nad człowiekiem. Jestem przed granicą dosłownie, nagle wpadam w poślizg. Odbijam się od blach, nikt nie jedzie za mną. Nie mogę skręcić, bo już mnie kieruje na przeciwną. Jest rów, przechodzę przez rów, ja to czuję i robię, przewracam się, jak przewracam, od razu pasy ściągam, wyskakuję, bo mówię, może się samochód zapalić, co jest najgorsze w całym sytuacji. Wychodzę, przejeżdża jakiś człowiek, wszystko w porządku, tak, wszystko w porządku, ale byłem zaskoczony, po jakimś czasie laweta się zjawia. I tak dalej, na tym laweta przyjeżdża, ładuje to na lalwetę, spoglądam na to i mówię tak, wie pan co, już tego samochodu nie chcę. Już niech on pozostanie, bo to jest nagrodzony, niech go pan sobie zostanie. A mówi, bo to jeszcze samochody nie były podane, mówię, ale wie pan, za to się na początku fazie oni chcieli coś tam zapłacić i tak dalej. Ale ma pan dobre opony, to się wszystko wkalkuluje. Ja zabieram ten samochód. Ja mówię, dziękuję bardzo. Podziękowałem i wie pan, też byłem zaskoczony, bo to w życiu jak bywa. Otóż mówi, to ja pana teraz podrzucę na stację. Mówię, stację w takiej małej miejscowości. On stację benzynową mnie podrzucił, tam jego brat pracował, on pierwszą osobę, która jedzie w stronę Katowic albo Krakowa, bo myśmy tak uzgodnili Katowic albo Krakowa, to mam mnie zabrać. Ja w garniturze oczywiście z książkami, z wszystkim, bo mówi, ten facet miał wypadek i tak dalej. Tamten spogląda, to jest niewiarygodne, no ale mówi, no wie pan, może pan torbę dać gdzieś do środka, nie do bagażnika, tylko do środka, usiądzie pan obok mnie. Okazuje się, że jest to Niemiec, który obecnie no, z Gliwic uczył się w szkole średnią skończył, czyli jest Ślązakiem, skończył Rymera w Gliwicach. Ja robiłem tablicę Rymera, a on jedzie na otwarcie tej tablicy i mnie zabiera do domu. No tego by nie wymyślił. Żona spogląda i mówi mi, no słuchaj, ty już przyjechałeś. Ja mówię, tak, może teraz ci opowiem całą historię. No tak się zdarzyło,
No ale to są już, powiem tak, już takich nagród już nie ma. To były fajne Japonie, a przypuśćmy, w Japonii były nawet takie nagrody, że można było realizować później, jak się zdobyło drugie. Te konkursy miały jeszcze jedną rzecz, że za taki konkurs się oczywiście niektóre płaciło, wie pani, a ja dużo przegrałem, to nie tylko wygrywałem. To trzeba, ile strat wśród tego, to trzeba kalkulować, sobie wpisać, aha, tyle mam na odrzucenie, no też przyszło, też odeszło i tak dalej, następne, następne i tak dalej. Bo tak to jest. Dziękujemy panu profesorowi, dziękujemy państwu za spotkanie.